wszystkich z miejscowości Nędza. Tutaj zaczynamy trasę Niedźwiedzią, rowerun 2024. Trasa Niedźwiedzio to jest ta trasa, którą żeś miał jechać tydzień temu, ale pojechałem trasę w Czechach tą skrzydlatą, a więc odrabiamy to, co mieć było. Czerwony szlak rowerowy, tutaj ponoć dużo keszy na trasie, więc nie czekamy, jest godzina 9, jadę. Słuchajcie, wczoraj i przedwczoraj doszło u mnie do niebywałego wydarzenia. Odwiedził mnie kuzyn, który mieszka na Florydzie, w Stanach Zjednoczonych. Dość niespodziewanie pojawił się u mnie. Powiem wam, że zaskoczenie totalne. Ale tak się składa, że był na wczasach we Włoszech. Jego dziewczyna jest z Estonii. No to miał lecieć z Włoch do Estonii, a że Polska jest po drodze, no to w Podnabyzuch. Słuchajcie, wiele lat my się nie widzieli. Szkoda, że tak krótko, no ale zawsze to coś fajnego. Generalnie rzecz biorąc, mam rodzinę na kontynencie amerykańskim, więc też coś fajnego. Miałem okazję nawet tam jechać, ale wizy mi nie przyznali wtedy. O kurde, to by było nie lada wydarzenie. Rajzy w Ameryce. Aha, my tu mamy pierwsze kesze na trasie. No to dobra, to jadymy do pierwszego. Tych keszy dzisiaj ma być sporo. Więc na rajzę przeznaczę cały dzień. Wziąłem chcę wafle ze sobą, żeby mnie nie odcięło. Bo będziemy realizować po takich właśnie lasach w okolicy Kuźni Raciborskiej Mysum. Więc dzisiaj nie mam sandałów, dzisiaj mam zwykłe szczawiki, skuli tego, że właśnie te lasy były. No niestety zaczynamy od porażki, jeśli chodzi o kesza. Nie ma w takim starym strumie, Kaj po prostu szczelił piorun i Kesza też piorun szczelił. No cóż, szkoda, ale jademy po następne. Jakieś 30 keszy żech tutaj naliczył na trasie, więc naprawdę będzie co zbierać. Cały dzień na to przeznaczony, więc spoko. Mam nadzieję, że mi bateria w mobilniku wytrzymie. Tutaj takie asfalty, to są lasy Kuźni Raciborskiej, pamiętne bodajże 92 rok. Ogromny pożar tych lasów, jeden z największych, chyba największy nawet tego typu pożar w Europie. O, nic nie godu. A to ciekawe. O, koło kesza myślę. Spoko. No i udało się znaleźć pierwszego kesza. Szlak Husarii Polskiej. Widzicie to? No to bardzo dobrze. Jest tu dużo wpisów. Ale no nie jest dużo wpisów znowu. Dobra. No teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko się mi też wpisać. Zalogować kesza.
i jechać dalej. Może tak się wpiszemy, żebyście też widzieli, jak się to robi. Dzisiaj mamy 4. No dobra. Czwarty, 7:24. I teraz co robimy? Pakujemy to na azot do tej tubki. Tutaj ktoś dał ołówek. Miał własny długopis. Pakujemy to wszystko do tej tubki, zakręcamy i oddajemy tam kajmy z nodli. No, z tym panem to już się trafił na trasę. Fajne takie drogi tutaj są. Prosto majte. Wiadomo, to są tereny, kaj było to wielkie pogorzelisko. To jest poza trasą rowerunu. Ale jadę, bo tutaj są kesze. A druga sprawa jest taka, że no chcąc je zdobyć, ta sytuacja wygląda trochę kijowo, bo tam od tamtej strony do przodka kajo jada, to tam też pojada niedaleko, a nie chcę po prostu już jak pojada na rzecz zbaczać z trasy za bardzo. No więc taki oto tył zwrotce zrobimy. Może trochę ciulato, może nie, ale zawsze to jakieś dodatkowe kilometry. O, przyjadyna. Ja już się kiesza przejechał. Tak jak się zagoda. Słuchajcie, niestety jakieś burze są w prognozach na wieczór. Więc trzeba to też brać pod uwagę. Wydaje, że Czeszyk będzie chyba tu, ale czy będzie, czy jest, czy go nie ma, trudno powiedzieć. Zeszłem z trasy, ale były tutaj 3 kesze do zdobycia, dość łatwo poszły. Po tym keszowym falstarcie poszło to teraz naprawdę bardzo dobrze. Teraz się wrócę na główną trasę rowerunu. I tutaj de facto mógłbyś ten rowerun skrócić tak, że trwałby on jakieś może 2 godziny, ale pamiętajcie, że trzeba zrobić fota w określonym miejscu i tam po prostu trzeba być. A że akurat kesze tutaj mamy pioruny i trochę, no to spoko. Ten kesz, który przed chwilą pokazywałem, kajś tu, inni go nie znaszli, ja go znaszę. Udało mi się. Widać takie szutrówki dość fajne. Prawie kilometr z trasy zboczył, ale do trzech cieszy warto było.
uważać, żeby mnie jako żmija nie harnęła. Pyszka, jak ją nie złapał, i będzie git. No i oczywiście cały czas obserwować pogodę. Mam nadzieję, że krupy nie będą walić. To było naprawdę beznadziejne. Auto mu niedaleko, jakieś 2 km stąd. Ależ tu się trochę ksula to jedzie po tym żwirku. Troszkę ciężko. Ale musimy dać radę. Tak, Roweron już zagościł na moim kanale YouTube. Wczoraj był 3 sierpnia, pierwszy film w los z trasy 50. Nie wiem, czy nie przyspieszę z tymi filmami, bo będzie ich naprawdę sporo z tego rowerunu. To jest chyba 9. trasa, którą ja robię, a mamy 16. Czyli jeszcze cały sierpień i pół września. Tak by mi zeszło. W planach jest jakiś urlop. Niestety. No wiecie, że ja jest tak leniwy, że mi się na urlopy nie chce chodzić. No ale skoro zakład pracy ma postój tydzień, no to na urlop trzeba będzie iść. Nie wiem, co to za miejscowa tutaj jest. Jest czerwony flag turystyczny. Chyba też na Szari Polski. Tutaj mamy jakieś opuszczone gospodarstwo, jakaś pasterówka prawdopodobnie. Leśniczówka. Wazi tam nie wyjdzie, bo tam jest zawarte. Hajenka, jagajówka, krasiejów. Tabula. Ale widzicie, ludzie tu mieszkają. Żaden tej tabuli nie postawi. Leśniczówka Krasiejów. Zbudowana na początku XX wieku. Pierwotnie Rotenburg. Konstrukcja szkieletowa z połamanymi, wypełnionymi cegłą. Z polami wypełnionymi cegłą. Wejście z ażurowym gankiem. I tutaj mamy taki spakowska, zabytkowa stacja kolei wąskotorowej w Rudach. Zespół klasztorny pałacowy w Rudach. Leśniczówka Wildek. Kościół Świętej Marii Magdaleny w Kuźni Raciborskiej. No, w Rudach będziemy jeszcze przy okazji roweru. No. Leśniczówka. Ta strzałka to jest szlak Świętego Jakuba. Finał podjeżdżamy na Schlossberg. To mi się wpiechnie, bo za mną już sporo ludzi jechało. I keszami mogą uniemożliwić do zdobycia. Ja tu już kiesi byłem. Ja tu już kiesi był. Schlossberg. Świętemu Hubertowi na chwałę, ludziom ku pamięci. Góra Zamkowa. Kako ta miejscowa tutaj jest. I to sprawdzę. A jest cash. A cash jest kąszczek dali. Dobrze. Więc pofilmujemy to tu na razie. KL Kołowieckie Ponowa.
cebula, siedliska, nędza, kuźnia raciborska. No fajna miejscówka jest tu. Kapliczka świętemu Hubertowi na chwałę, ludziom ku pamięci, Daszbur. Ufundowana kapliczka przez myśliwych koła łowieckiego Ponowa, Kędzierzyn Koźle, 70. rocznicy działalności koła w listopadzie 2016. Pięknie. Góra Zamkowa. Lasy Rudzkie, szlak. A tu mamy pętla rowerowa Lasy Rudzkie. Ja chyba ta pętla wtedy robił. Słuchajcie, wjeżdżam ze Schlossberga, niestety kasza nie udało się tutaj znaleźć. Ktoś się tutaj szukał też w marcu i też nie znaszą. Ale to jest szlak, pętla, Lasy Rudzkie. Gdzie to kiedyś przejechał z Mariulą właśnie. Która nadal męczy się z kontuzją nogi. W czasy musiała odwołać. Miała jechać z naszym proboszczem na czasy. Oczywiście z innymi ludziami też. Ale musiała to odwołać. Do punktu czerpania wody. Ale to jest tak jak. Ile ta woda zaraz na mnie nie zleciała, bo jakiś deszcz idzie od zachodu. Tego bym nie chciał. Bóg zwalniający na trasie, no. My tutaj mamy. My tu mamy jechać. A to co jest? Jezioro. Jedne i drugie. Aha, to taki kaskady jakby porobimy. Jak się napełni to, to się będzie lało do drugiego. No, spoko sprawa. Nawet. Tak, tutaj mamy źródło Hugo na Hugo Quelle w leśnictwie Krasiejów. Czyli to jest takie źródełko, które jest otoczone 5 lipami w środku lasu, w samym sercu Tiergarten. Tutaj jest to źródło. Wypływa się tam jakiś potoczek. Leci już woda. Tiergarten to jest historyczna nazwa, czyli XIX-wieczny zwierzyniec książąt von Ratibor, urządzony w części lasów raciborskich między Jankowicami, Rudą Kozielską a Kuźnią Raciborską. Hodowano tu dorodne sztuki leśnej zwierzyny, które potem odstrzeliwali zacni goście rodziny książęcej. Teren był ogrodzony i obowiązywał zakaz wstępu dla miejscowej ludności. Dziś tereny dawnego Tiergarten są dostępne dla turystyki pieszej i rowerowej. Lasy Rudzkie to niezwykle przyjazne rowerzystom. Są one częścią Parku Krajobrazowego Cysterskiej Kompozycji Krajobrazowej Ród Wielkich. Mnóstwo tu doskonałych duktów leśnych, tak dokładnie, oraz ciekawych miejsc rozpuszczonych po całym obszarze, którym niegdyś gospodarowali cystersi. Teren wokół źródła został w 2003 roku uporządkowany przez leśników i myśliwych. Wykonano mostek, ławeczki i stoły. Widoczny jest też już na nich upływ czasu, lecz zaraz obok pojawią się nowe. W ostatnim czasie na miejscu pojawiła się wiata. Brak jeszcze stołów, no są stoły. No, cieszy tak wartościowe miejsce, że ma swoich opiekunów. Tutaj jeszcze mamy kamień, na tym kamieniu widocznie jest już trochę zatarty i uszkodzony napis Hugo Quelle a 6 juni 1883. Sam Hugo był ponoć książęcym synem właścicieli Rudy. I tutaj jeszcze jest napisane: odnowili myśliwi koła łowieckiego Odyniec 6
6 czerwca 2003 i bardzo dobrze zrobili. Tak. I oczywiście tam w oddali był cache, który ją już znalazł. No, powiem szczerze, że tutaj trasa jest naprawdę wyjątkowa. Lecą ślady moich rowerzystów i dup. Zakopałem się w błocie. Barzoły. Następnie barzuch przede mną. Ale przejechany. Ależ tu wymyślili trasę. Ale to jest najfajniejsze w tym wszystkim. Jedzie się w takim terenie, zupełnie nieznanym przeze mnie miejscu, tajć na pograniczu województwa śląskiego i opolskiego. Może nieźle. Także pan Marek Kuder, no, naprawdę wymyślił fajny tras z tym rowerem. Ja biorę pierwszy raz udział w tym. No, już wymaganą ilość mam przejechaną, minimalną. No, ale przecież ja się nie będę poddawać tak gibko. Przecież... Wow. Więc co my do świst? Nie będę się poddawać tak gibko, no bo to by była gańba. Tak, a że dzieją się rzeczy niezwykłe, tak jak wizyta mojego kuzyna z Florydy. No generalnie rzecz biorąc, teraz mieszka na Florydzie, bo wcześniej mieszkał w Toronto i w Kanadzie. Tam zresztą wyjechał z rodzicami w wieku 2 lat z Ligoty. Także on swojego dzieciństwa tutaj w Polsce nie pamięta na pewno. Ale oczywiście gada po polsku. Po śląsku nie, ale po polsku. Także to nie jest problem. Ma też swoja lipsta albo frelka, jak to się go do... Kiero jest właśnie z Estonii i go do tylko po estońsku i po angielsku, także było fajnie się z nim dogadać. No niestety dziucha nic polskiego nie rozumie. No. Może jakby była starszą o 33 lata, to by mi się z nią dało jeszcze po rosyjsku pogadać. Jak wiadomo, ja się uczył tego języka, jak większość ludzi urodzonych w PRL-u. Także no są mnie w tym języku troszkę obeznani. Angielskiego też jak się uczył, więc porozumieć się jakoś porozumiem. Do you speak English? Do you understand me? Nie, i tam inne zwroty. My name is... I am 39 years old. Większy taki. I horrible barzu. Ale teraz mam. Ja. Może jakbyś tak więcej wśród takich ludzi gadających po angielsku przebywał, to by się rysy gipko nauczył. A co niektórzy to się nawet porządku nie umieją nauczyć. Co za dziady pieryńskie śmiecą. Proteiny to jakiś sportowiec muszą zryć. Ja to wezmę i wyciepię jakaś do Hasioka, bo to jest gańba, żeby coś takiego robić. Trzeba gnębić takich pierunów, co śmiecą. Ja, wyjeżdżamy na jakąś trasę. Teraz mamy trochę przerwa od kieszowania.
Ma też na trasie. I tu jest Ruda Kozielska, rzeka Ruda. Jesteśmy na tak zwanym Krowim Moście. Tutaj Ruda, co tak meandruje. Generalnie rzecz biorąc, są tu spływy kajakowe. Rzeka naprawdę się do tego nadawa. Krowi Most. Tutaj niedaleko był młyn. Fajnie, tu jest przystań. O, nie dał. Wygląda ten most. Tutaj mamy generał Krzyż. Kiedy upamiętnia miejsce śmierci Stangerta książącego Fabiana Chytryka 5 lutego 1927 na skrzyżowaniu dróg od krzyża z zakazaną. W 1927 roku miał miejsce wypadek. Podczas polowania książę raciborski Wiktor August, myśląc, że strzela do dzika, poszczelił swojego furmana, kiedy brał udział w nagonce. W kuli tego jest właśnie tutaj taki betonowy krzyż. Tutaj mamy taki kamień, że w tym miejscu Radlicer 1 grudnia 1771 roku szczelił ostatniego niedźwiedzia. Tych lasów o wadze 4,5 centner, nie wiem co to zamiara. Ówczesny nadleśnicy Frank Carroll. Komiejscówka. O, super. Tutaj trasa roweru troszkę tak jakby zbaczała z głównej drogi, ale tutaj mamy słupowo kapliczka. Tak betonowo, a raczej z kamienia bym powiedział, ale figurki już nie ma niestety. Jest tylko tutaj obrazek Matki Bożej Częstochowski. A tutaj chyba wizerunek Jana Pawła II. O, tu jest lepszy wizerunek Jana Pawła II. A ze zadku nie ma nic, także no, kapliczka wygląda na starą i to fest, ale niestety nie mam żadnych informacji na ten temat. W zasadzie to te figury powinny być z czterech strun. No proszę. Nie wiem, nie znam się. Genau, ta trasa mamy
przejechano Lasy Rudzkie, o tu już Kiesi był. Jeszcze młodszą? Znaczy? Przed szkołą. Chyba, że wszystko lubisz. No internet, żeby sprawdzić. Cisterska. No kwestia, żeby zadzwonić. No i słuchajcie, niestety musiałem odpuścić tutaj Kesza w tym rejonie. Ławka, jedni się zatrzymali, stoli, nie wiedzieli co ze sobą zrobić. Jak pojechali ci, to przyjechali na tym. Tak to było. A tu jest trasa, którą miał w Kiesi jechał. Lasy Rudzkie. Mamy to przejechane. Jest film. Także może go podlinkuję jakieś. Niestety za mną idzie mrok. Wszystko na to wskazuje, że trochę mi ciulnie. A to nie będzie fajna sprawa. No tutaj mamy kamień, który od 164 lat prawie tu jest, a dokładnie od 1852 roku, od 17 sierpnia. No proszę. Trudno znaleźć jakieś udokumentowane fakty z tym miejscem. Jest kilka teorii, ale nie wszystkie są prawdziwe oczywiście. Jednym z nich jest ta, że ktoś tutaj uszczelał grubego zwierza. Z tym, że jest to mało prawdopodobne, bo większe takie groby znajdują się wszędzie. Istnieje też teoria, że w tym miejscu istniała feszterówka. Prawdopodobna teza, że te, które tutaj były od czasu akcji osadniczej, zwanej powszechnie kolonizacją frydrecjańską, trwającą do 1731 roku, do 1805 roku, były oddalone od tego miejsca. Stary Barach był najbliżej, bo aż 700 metrów na zachód, czyli tam kajmy byli prędzej. Kamień ten jest niemalże w centrum obecnego obszaru leśnego, ograniczonego od wschodu drogą 919 Rudy Bargówka Trachy, od południa i zachodu drogą Rudy Ruda Kozielska Kuźnia Raciborska Solania Dziękowice, to jest numer 425. I od północy granicą lasa między Solarnią, Goszycami i Tworogiem Małym. Od tego obrębu w stronę kamienia praktycznie obowiązuje zakaz wjazdu na tereny leśne rozmaitym autom poza szupami leśnymi. Także polecają tutaj, żeby szukać Kesza rowerowo, co oczywiście robię. I te drogi są tutaj naprawdę świetne. Ja już tu jest drugi raz wcześniej, że był na trasie rowerowej Lasy Rudzkie. A to, co tam widzicie, to mnie niepokoi, bo to idzie prosto na mnie. Widzicie, co sobie tutaj chodzi? Co to jest? To Kesza będzie. No to jak widać i słychać, prognoza się sprawdza. Zaczyna nam troszkę ciulać. Mam nadzieję, że jedno troszkę, a nie więcej. W ciągu godziny ma to ponoć przejść, ale zobaczymy. A tak to już mamy w ostatnim czasie, że nam deszcze torpedują rajzy. No ale przecież się nie poddumy. A tu co mamy? Glajzy. Słuchajcie, sztreka. I ta sztreka kiedyś miała strum Kiesi. Tutaj się ten szturm wyparował. Ale widać na to, że to jest daliczyny. Chociaż
Chociaż sprawa nie jest taka... O cholera. Chociaż sprawa nie jest taka prosta, bo wygląda na to, że tu były dwie te sztreki i tak to jakoś zlikwidowali. No nie napawa to optymizmem. Słuchajcie, to co tam widać, taki potężny wylew, więc oby nie było krup. Oho. Mamy tu ciekawy obiekt. Taka oto dostrzegalnia pożarowo. No tam musi być fajnie w czasie burzy. Naprawdę. Ale niestety zaczęło wyjść bez siła. O pierdolę, co tu nam nie idzie? Czy to? No to taki... A u nas nic nie leje. Tak to se idzie i tak największa fala deszcza teraz przyjdzie. Ale tam więcej na rybnik poszło. Nie ma informacji o tym, żeby to były burze. Całe szczęście. Tutaj jest dawne pogorzelisko, słuchajcie, już nie ma żadnego widoku, stąd też się to tak zaczęło od iskry. Czuk hamował, poszła iskra i wygorało mnóstwo lasu w kuźni Raciborski. Dali tu stoja, Jerzek dość jest wściulany, ale jestem już pod dachem. Mam nadzieję, że to szybko przejdzie. Zobaczcie, jak mój rower wygląda. O. A jak moje nogi wyglądają. W butkach oczywiście pływalnia. Przemoczane wszystko. Ale mam nadzieję, że już niebawem to wszystko się skończy, ten deszcz i będzie ok. Także ważne, żeby był dobry humor. I tutaj jest coś takiego jak hajderówka. To taka drewniana altana, zbudowana na skraju niewielkiej polanki wokół skrzyżowania leśnych duktów. O, widać, że jest obiektyw zasiany trochę, ale tu nic. I jest tu też kamień, ale to nie znaczy, że on jest po prostu rzeka i się jakieś zielenia zastrzelili. Chodzi o człowieka. HR, inicjały, to Richard Haider. I na tych kamieniach praktycznie można wszędzie je zobaczyć. No i generalnie rzecz biorąc, na pamiątkę leśnika Richarda Haidera, który w ludzkich lasach przepracował pół wieku. W roku 2000 przeniesiony został na emeryturę. Ze swoimi następcami pożegnał się właśnie tutaj, w swoim ulubionym miejscu. Ku pamięci pozostał głaz i ostatnie drzewo zasadzone przez odchodzącego leśnika. Bóg Ryszard. No. I tu jest pożarzysko. No i oczywiście był też kesz. Słuchajcie, ja tu miał przyjechać wcześniej, ale ta ulewa mnie pognała. I w sumie to był błąd, bo tutaj bych się bez problemu schował. No.
Jadę od tej hajderówki. Dobrze, że nie ma mokro, bo przynajmniej nie jestem przemoczany w ogóle. W ogóle nie ma przemoczany, także jest sucho generalnie rzecz biorąc na trasa. W ogóle nie mam przemoczany. Ale chyba byda, bo coś ich się znowu szykuje. Ale tu jest lepsza droga. Dobra. Tak pół żartem, pół serio to było, bo jestem przemoczany, głównie nogi oczywiście. I pożałowałem, że nie wziąłem sobie sandałów. A miałem brać. Kurczę, zastanowiłem się, że żeby debrał. A tu kurczę jednak. No tak myślałem, że sobie je wezmę. A nie, bo będę łaził po lesie, bo jeszcze co wbiję z szłapa. No i ten buczek mnie pokorął. Dobra, jest totalnie bez zasięgu, słuchajcie. Ale na szczęście Garmin działo. Hajkowa. No. Zajechałem na ta hajderówka, miałeś tam nie jechać, ale jednak zajechałeś, już mam prawie 21 keszy zdobytych. No od dawno tyle keszy nie zdobyłeś. Coś koło 30 ma być. Jeszcze 9 by wypadało. Także nieźle. Pod tym względem jest zajebiście. Ale pod względem pogodowym już tak nie do końca. I co ciekawe, nie mam zasięgu. Więc tak naprawdę to nie wiem, jak długo to wszystko z tą pogodą będzie trwało. Ale i tak jest pocieszające, że to jest sierpień, a nie listopad. Zaś zacznę czulać. Dobrze, że ja tej lakni nie ściepował. Co? Zaś wrócę na ta... na ta dostrzegalnia, na ten punkt widokowy na Półgorzelisko? Chyba ja. A z jednego wyjechałych z hajderówki, tutaj już się mógł schować, to nie padało. Teraz zaś leje. No i co? No i zaś leje niestety. Ale jak widać, nie tylko ja jestem taki szalony, żeby przy takich hajach jeździć. Tutaj nie da się pójść jakiś na inny. Ten rower mam tak ściepany, że co? A rodziny z dzieckami jeżdżą, bo się mieszka przy szkole. W tym momencie witam was na terenie województwa opolskiego. Wjechałem do województwa opolskiego po raz drugi w tym sezonie i po raz drugi z rowerowym, słuchajcie. Ale to będzie znacznie krótsza rajza po tym województwie, bo no 2-3 km, ale liczy się, że opolskie też będzie zaliczone. W ogóle mam jakiś zamiar tam więcej rajdów zrobić, także zobaczymy. Najlepiej to ja bym pojechał Kaźgali na jakoś rajza, zupełnie mi nieznane tereny. Spróbujemy jakoś może przyspieszyć ten rowerun. I mamy kaplicę Matki Boskiej. Tutaj też odprawiają muszę. Jest tu autos. Tam
I tutaj mamy zaś pogorzelisko, kamień poświęcony leśniczemu Józefowi Ślązakowi, dowód uznania za 45 lat służby na rzecz polskich leśników i niszczonych pożarami lasów rudzkich. Koledzy, tutaj jest genau granica województw. Tu po lewej stronie mamy już województwo opolskie, a tu mamy właśnie wszystkie te tabule. Spalony las. A ja mam kurczę basen w Szczewikach, no ale cóż. Żegnamy w tej chwili województwo opolskie. Wjeżdżamy do województwa śląskiego. Tu już jest śląskie. Oczywiście nie informuję o tym żadna tabula. Tutaj nie ma. Nie ma też kesza. Więc tylko tyle. To jest granica województw. Jakby ktoś nie wiedział. Nie ma nigdzie to zaznaczone. Także ok. Nie będziemy też fotografować, bo nie ma to sensu. O, jakby się to teraz złamało, no to wygląda, że ja. Chociaż tam jakoś tabula jest dalej, ale o wojewódzkie tutaj nic takiego nie piszą. Także byśmy wjechali do opolskiego, ja nie bym o tym nie wiedział. Co to jest? Park krajobrazowy, cysterskie kompozycje krajobrazowe Ród Wielkich, obszar prawem chroniony. Tylko to nam tutaj pisze. Biegi na uszrajbnyte. Ale powiem wam, że wy to już oglądacie nie skorzej jak ja, ale dzisiaj mamy 4 sierpnia 2024 i już widać, że zbliża się jesień. To jest niesamowita rzecz. O, tu zaś mamy takie oto pasy robione przeciwpożarowe. A druga flag skręca tam w prawo, a moja trasa idzie dalej. Tu za to się trochę po tym jedzie, bo jest tak mokre, nasiągnięte tą wodą, a następne deszcze podobno na mnie idą. Także ciężko. Tak samo jak ciężko z podjęciem niektórych kieszy tutaj, bo brakuje zasięgu, słuchajcie. W tych lasach. Także przygotujcie się, jak chcecie tutaj podejmować kieszę, żeby zrobić to, żeby ściągnąć mapa offline, czyli bez internetu. Na szczęście Garmin działał bezproblemowo. Nie godą mi dzisiaj, nie wiem czemu, ale nawiguje i to jest fantastyczna sprawa. Kurde, ale echo się tu zrobiło. O! No jest takie lekkie echo. Ale zobaczcie, lasy całkiem inne jak u mnie. W sensie, że są te lasy sosnowe tutaj. I lasy. No i wiadomo, że to jest wszystko posadzone po tym wielkim pożarze z 92 roku. No słuchajcie, dotarłem do miejsca, kaj ten kef miał być. Ja dotarłem tutaj taką pętlę w zasadzie zamkłych, ale
będę z powrotem jechał tam, bo stamtąd Grześ przyjechał, a wcześniej stamtąd, więc udało się mi tego kesza tutaj złowić, nie będę pokazywał kraju, nie jest w każdym razie dość daleko stąd. Pisałeś się i naprawdę szacun za pomysł do właściciela tej skrytki. Naprawdę nie było to łatwe znaleźć. Słuchajcie, w drzewie i magnetyk. Normalnie szok, nie? Ja. To ci, żeby to nie zniszczyć, nie? Zobaczcie. Jest klips. Super. I teraz tak. Tak się to kłodo tutaj. I zamocowywuje do drzewa, ale tego już u mnie będę pokazywał, Kaj. Ale super pomysł, naprawdę. A co to takiego jest? Proszę, skrytka geocache. Fajnie. Ja już się tutaj wpisał, tu do środka. Zobaczcie, jak to fajnie zrobione, nie? Ktoś powie, że to jest domek do ptaków. Ja trzeba to tu zahoczyć. To jest. No i powie, że jest domek do ptaków. A to jest skrytka geocache. No i słuchajcie, są my w miejscu, które nazywają Jagd House, czyli dawna osada myśliwsko-książąt raciborskich. Trudno uwierzyć, ale to właśnie tutaj ci księżynca byli i odpoczywali wraz ze swoimi gośćmi od współczesnego im świata. Także Jagd House powstał najprawdopodobniej w połowie XIX wieku za panowania księcia raciborskiego Wiktora I. Książę znalazł tu odskocznię od stresującej pracy w parlamencie, tłoku wielkomiejskiego i pogoni za zyskami oraz wystawnego, ale jednocześnie uciążliwego życia w Berlinie. Razem z najbliższymi przyjaciółmi znajdował tu upragniony odpoczynek. Skromnych, urządzonych, bez zbędnego przepychu, jednak bardzo wygodnych pokojach całe towarzystwo spędzało nawet kilka tygodni w roku. Porzucili oni deptaki w modnych kurortach, a nad uroki muzyki orkiestrowej przekładali najpiękniejszą muzykę natury, jaką jest rykowisko jeleni. I tak generalnie rzecz biorąc, se tu bywał ten książę. Również był niemiecki poeta, tutaj językoznawca August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Jest on autorem słów niemieckiego hymnu, słuchajcie. Jockhaus nawiedził też przy okazji polowania w 1910 roku cesarz niemiecki Wilhelm II, czyli Wiluś tu był. Gospodarzem w Rudach był wtedy książę Wiktor II Amadeusz. Wieść gminna niesie, że w czasie II wojny światowej orzesz pioruna. Przebywał tu Adolf Hitler. Nie jest to jednak informacja zweryfikowana. Złote czasy osady myśliwskiej Jockhaus skończyły się jeszcze w latach 20. ubiegłego wieku. Nie był on już tak bardzo zamieszkiwany jak wcześniej. Po zakończonej wojnie budynki kompleksu pozbawione w zasadzie gospodarza popadły w ruinę i czasem zniknęły bezpowrotnie. No jak to komuna, nie? Jakiś czas później wybudowano dużo skromniejszą chatę myśliwską. Budynek spłonął w czasie pożaru w 1992 roku. No i po pożarze leśnicy wybudowali właśnie coś takiego. Taki domek z werandą, ale i ten domek też z gorą. I w 2017 postawili to, co właśnie widzicie. 11 listopada 2017 odbyło się tu uroczyste otwarcie wiaty oraz odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci myśliwych, którzy odeszli do krainy wiecznych łowów. I to jest właśnie ten obelisk. Także ponoć tu był Hitler, cesarz, Wilhelm II, Wiluś. No proszę. A
Aha, rozpalanie ognia dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem Leśnictwa Rudy Raciborskiej. No rzeczywiście, ale można by było tutaj jakiś mały ogień może rozpalić. Jest tu drzewo na skłodone, widzicie, patyki na wóz. No wóz tu brakuje i można by było, nie? No a tutaj mamy też pewną ciekawą tablicę. Zeppelin, pierwsza katastrofa lotnicza na Górnym Śląsku. W tym miejscu w dniu 4 sierpnia 1919 roku doszło do katastrofy samolotu Zeppelin Staken o numerach bocznych R71. Czyli tak on wyglądał, miejsce katastrofy. To oczywiście było tutaj w Niemczech. Widać tu mapa. Drugi RP i właśnie my są na terenach poniemieckich. Ale co widzicie, tutaj nawet byli jacyś Stowarzyszenie Historyczna Eksploracja Śląska, grupa eksploracyjna wraz z przyjaciółmi i lokalnymi historykami na terenie było możliwe dzięki współpracy z samorządem później Raciborskiej, Rudy Kozielskiej oraz pracownikami Lasów Państwowych. Czyli ostatnio my byli na żwirkowisku, dzisiaj my są tutaj. Proszę, srebrne marki niemieckie, guziki rosyjskie i nawet tutaj hrywny. Czyli ukraińskie pieniądze. Ukraińska Narodna Republika. Ukraińska Republika Narodowa. Coś takiego. No to rzeczywiście należy upamiętnić. I mamy kolejny kamień. Herzog Wiktor von Ratibor, książę Raciborski. Nie wiem, o co się tutaj rozchodzi przy tym kamieniu, ale jest korona, więc fajna sprawa. No oczywiście Kesz mnie tutaj za wód. No powiem wam, że pan Marek to tu miał naprawdę fantazja, żeby tu wytyczyć trasę. No jakiś chodniczek. Pieron wie co. Zarośnięte. Odbrzeża jeszcze jest widno. Tutaj naprawdę jechać. Jeszcze jak się nie wie, gdzie się jest, bo ja totalnie nie wiem, kajo jest. Ale tu jest naprawdę hardcore. Trasa się nazywa zakazana tutaj. Każda ta droga, Peposz, ma swoją nazwę. Trasa zakazana. No i powiem szczerze, że ewidentnie jest ona za kolano. Podejrzewam, co tu się wydarzy, jak ci cugi słyszę w oddali. Ale powiem wam, jest klimat tutaj. Myśleli? Jest jakiś skrzyżowanie. Kajo wyjechał. Nie mam pojęcia. Kajo wyjechał. Muszę mu jechać prosto. A tu nie ma drogi. Coś tu jest pochrzanione. Słuchajcie. Coś tu jest pochrzanione. A tam jest, ale ja tam nie jadę, spoko. Słuchajcie, przez takie krzoki nie masz szans. Ja tam nie jadę.
Ja to zmienię, tę trasę tutaj i to fest. Nie będę tutaj jeździł tak, jak oni by chcieli, ale po prostu jadę już po temu punktowi. Widać, że oni tu chyba wytyczyli trasy i chyba nawet nie jechali tym Jotostrum. Tu nie ma drogi żadnej. Jest jakiś chodniczek. Nie no, słuchajcie, roweru, mimo tego, żeby jeździć genau tymi trasami, więc ja tutaj zmodyfikuję ta trasa. Sprostuję to. Bo uwierzcie mi, to jest nie do przejechania. Jest to pokićkane fest w tym miejscu. Ale już tu chyba jechał z tej strony. Weź by się pokićką, no? No tutaj robimy inaczej. Jademy tam. Jademy od razu tam, kaj te strażoki są. A tam jest punkt kontrolny. Tu po krzokach jeździć nie wyda. Ile tu się dało przejechać, może tu już jeździć nie wyda. Ja i tu zajademy na trasę. A więc ja to ściął po prostu. Ludzie to jest coś pokićkane rowerunem, ale tego to nie ma potrzeby jeździć tymi trasami. Ważne jest to, żeby zajechać tam, tutaj trzeba zaliczyć punkt kontrolny, nieważne jaką drogą. No i teraz jedziemy dobrze. Terminie mu grany prawdziwy ten ślad, ale słuchajcie, po tych krzokach na tym pieruńskie to się nie dało jechać, bo mam też grany ślad w CoGeo. To jest aplikacja, która mi pokazuje, jakie są skrypty geocaching i open caching, a widzę już dwie na horyzoncie. Dobrze, że tutaj zasięg jest, byłby uważony. A może jakby też wcześniej jechał, to byłoby to inaczej, nie? Ale ściółek to, słuchajcie. Możecie być tam jeździli, ale jeszcze tam po tych krzokach puszczać już nie wyda, zwłaszcza, że jest po deszczu. Co prawda w Szczewikach mu dali basen, no ale też już jest trochę nieskoro. Już jest 7 godzina, więc musimy troszkę pilować. Jeszcze mamy trochę keszy do zdobycia. Co prawda nie idę jutro na pierwszą zmianę, no na drugą. Tutaj żeś już gdzieś był. Słuchajcie, mamy tutaj placka i zginęli dwaj Firemony, druh Kaczyna i druh Malinowski. 15. rocznicę pożaru tragicznie zmarłym w 2007 roku. Wiecie, jest dom powstań śląskich jeszcze tutaj zasadzony.
podobno tu w tym. I tu jeszcze mam jakiś grób. Aha, tutaj jest właśnie. Tutaj są pochowani. Ja. No to oddawamy zaca. Oddawamy zaca za to, co robili te firemany. Bo naprawdę szacunek dla tych strażaków. Jeżeli ktoś nie rozumie po śląsku, teraz powiedziałem po polsku. A więc pamiątka tego tragicznego pożaru z sierpnia 1992 roku. Ja miałem wtedy 7 roku, słuchajcie, ale to było tak głośne, że ja też tam kajsi, że kto słyszał. No, trzeba takich ludzi upamiętać. Jeden z największych pożarów w historii. No i słuchajcie, przejeżdżam w tej chwili przez teren głównego lotniska. Ja tam kajdzie kierze, ale już tam nie będę los. Nie mam czasu za bardzo. Ale miejscowa niezło. A i chmura też niezło. Nie? No i jeżdża sobie po tej kuźni Raciborskiej. Jeżdża. Tuło rozcesik się. Mało zrobiło, nie? Jeszcze 3 kiesze do znalezienia, ale też już nie jesteśmy daleko. Myślę, że kwestia 45 minut i będziemy przy aucie. A w aucie to pewnie o północy, ale tak to już u mnie jest. Jeszcze te kiesze znaleźć. Chcę je znaleźć, inaczej to by się odpuścił, ale nie wiadomo, kiedy tu przyjada, a są na trasie. Ta burza pieruńska mi trochę plany popsuła, bo za długo trwała. To jest jej wina, że ja tak kończę dać po cimoku. No i słuchajcie, ostatniego kesza już musiałem opuścić, bo już widzicie, że trzyma jak w dupie. A i też jest późno, szukałem go, ale uznałem, że to nie ma sensu już. Nie logowałem się nawet. Także słuchajcie, jadymy już do domu. Jesteś zmazany, mokry, ale zadowolony mimo wszystko, że to wszystko się jakoś udało. Koniec kaszowania, koniec rajzy, za chwilę już niedaleko. Tam kajsi w kuźni Raciborskiej jakoś impreza się szykuje, bo tam słyszeć grają. A więc trzeba po prostu jechać do domu. No to już nie ma sensu. No i mamy fantastyczne miejsce. Zamykamy pętla. Drugo pętla Lisio. Ale to jest ta oficjalna rowerowa pętla. Wszystko przez tą pieruńską burzę. Nie tak to miało trochę wyglądać. Nie o tej porze miałem kończyć. Kiedy mamy? 22. Czyli o północy byda w chałupie. No ale czasami tak było. O, tu nawet ciepło jest, ale mgła. No i zbliżamy się już do końca rajzy. Generalnie rzecz biorąc, jeśli chcecie jechać, ta trasa polecam wam. Praktycznie cały czas w lesie się jedzie. Tylko jedna rzecz. Weźcie sobie ze sobą jedzenie i picie. Dobrze, że ją miał ze sobą. I w trakcie tej burzy rzech pojot. I dzięki temu nie było odlotu. Nie odcięło mnie. Miałem picie, miałem jedzenie, wszystko ze sobą. Bo tutaj nie ma żadnego sklepu na trasie. Nie ma nic na trasie, kompletne zero. I generalnie rzecz biorąc
musicie polegać tylko i wyłącznie na sobie. Nie ma jedzenia, nie ma picia, ale jest dużo keszy, słuchajcie. Także Jezek z tego fajnie zadowolony. Przemoczane szczewiki do lotte, ale zawsze trzeba powiedzieć, że jest fajnie, że było fajnie, naprawdę było fajnie dzisiaj. Dzień super spożytkowany, dzisiaj nic nie było złe. Oprócz tej ulewy, ale było naprawdę fantastycznie. A teraz, no cóż, machina teleportacyjna już stoi. Z 2 godziny opóźnienią, ale cóż, no tak bywa. Ja mam nadzieję, że tej machinie też się nic nie stało. O cholera, tu drzewo biku. Coś tu jednak było z tym. Drzewo biknięte? Na auto nie, nie całe szczęście. Dosłownie centymetrów brakło. No ale jest ok. Trzymcie się i do zawsze.